nicht mithören? Nur tanzen. Brauchst keine Angst haben. Jednym z pierwszych impulsów, który spowodował moje myślenie o przewrotnym myśleniu o II wojnie światowej, było zdjęcie moje rodzinne, zdjęcie moich dziadków biegnących w absolutnym szczęściu, trzymając się za ręce ze znajomymi przez płytką rzekę. Świder, okazało się. No i na odwrocie tej odbitki była data 43 rok, maj, któryś tam, nie pamiętam. I to było dla mnie szokujące, no bo przecież my pasieni obrazem II wojny światowej wiemy, że tam nie miał prawa nikt w ogóle biegnąć w szczęściu absolutnym po rzece i cieszyć się i śmiać. Dokumentując już ten film, spotkałem się z profesorem Andrzejem Bieńkowskim, który specjalizuje się w odkrywaniu prawdziwej polskiej muzyki ludowej, ale oprócz tego również różnych artefaktów z tym związanych, między innymi zdjęć. I jakie było moje zdziwienie, kiedy znalazłem u niego w kolekcji kilka zdjęć z wiejskich wesel z okresu wojny, gdzie w najlepszej komitywie siedzą polscy wieśniacy i niemieccy żandarmi jako honorowi goście. Mało tego, okazało się, że większość tych zdjęć z czasów wojny jest zrobiona aparatami, które chłopi za bimber kupili od Niemców. No więc, czy to była kolaboracja? Nie. Czy to była jakaś rzecz naganna? Być może, ale po prostu oni mieli 5 lat na to, żeby w jakiś sposób jakoś musieli żyć. Jakoś skądś tą wódkę musieli brać. Aber... Das ist mein Haus. Ja mam jakiś taki rodowód dokumentalny, tak lubię o sobie myśleć. I to była jedna z takich właśnie nauk Kazimierza Karabasza, który mówił, że nie szukajmy na siłę dramatów i łez tam, gdzie niekoniecznie dramaty i łzy muszą opowiedzieć o najważniejszych rzeczach. I to jest taka droga być może bardziej subtelna i od początku myślenia o tym projekcie ja nigdy nie chciałem, żeby to był film krzyku. Żeby to był film wrzasku i walenia młotkiem po głowie widza i jakiegoś takiego emocjonalnego szantażu. Raczej myślałem o czymś, z czym łatwiej widzowi się zidentyfikować, czyli takim spokojnym, codziennym, szemrzącym życiu. I nagle w to życie wchodzi jakiś dramat, choć też nie od nie frontowymi drzwiami, tylko od podwórka. Alarm! Los hoch, alle raus! Strasser, Hausmann, die Schilfkante entlang. Ich hoffe, Sie bringen mir Beute. Hey! Hände hoch! Verdammt, was machst du denn hier? Wo ist die von gestern? Scheiße. Musieliśmy znaleźć ludzi, którzy są piękni już od razu, sami w sobie. Piękni w jakiś taki, no nie sposób fizyczny, bo nie tego szukaliśmy, tylko w jakiś taki psychiczny, zbudowany, wewnętrzny sposób. I faktycznie te castingi trwały strasznie długo, a te ci polscy aktorzy, no paradoksalnie jednak już grali, bo Ula Boguska grała, jak miała 4 lata, w Komorniku, a Filip Piotrowicz grał, jak miał 11 czy 12 lat, w Wenecji, więc takimi kompletnymi debiutantami nie są. Bo Marysia Semotiuk, też przede mnie znaleziona jeszcze właśnie w Szkole Wajdy, też świetna, świetna aktorka, bardzo, bardzo mocna. Po niemieckiej stronie Jonas Nay, który wtedy, jego kariera się zaczynała, minęły 2 lata od zdjęć. Muszę powiedzieć, że teraz jest naprawdę wschodzącą gwiazdą niemieckiego kina, łącznie z grą w amerykańskich produkcjach. Autorem zdjęć jest Jerzy Zieliński. Ja byłem wielkim fanem jego pracy od czasów Dreszczy Wojciecha Marczewskiego, gdzie udało mu się zrobić fantastyczne, niepokojące, brudne zdjęcia. I w ten sposób zaczęliśmy rozmawiać, ponieważ dzisiejsze kamery i obiektywy oferują jakąś przerażającą jakość, fantastyczną, a my chcieliśmy trochę tę jakość przerażającą i fantastyczną nadgryźć, nadszarpnąć. I umówiliśmy się na poszukiwanie takiego czegoś, co nazwaliśmy estetyką błędu. Zarówno w samym obrazie, który niszczyliśmy za pomocą filtrów różnego typu, jak i samej pracy kamery, która była trochę pracą kamery, operatora, której ktoś walnął w łeb i tak trochę skrzywiony. I myślę, że to jakiś taki niepokój może dodatkowy wprowadziło w te przepiękne zdjęcia. Muszę powiedzieć, że cały ten projekt jest modelowym przykładem PiS-u w działaniu. Bo tak, najpierw dostałem stypendium scenariuszowe,
Potem dzięki stypendium napisałem scenariusz. Jak go napisałem, to zgłosiłem się na konkurs Hartley Mail, który wygrałem. Znalazłem producenta. Razem z producentem wystąpiliśmy o development, który dostaliśmy. Za część tego developmentu uczestniczyłem w programie Ekran w Szkole Wajdy. Potem pojechaliśmy na pitching do Cottbus, gdzie znaleźliśmy niemieckich partnerów, z którymi wystąpiliśmy o dofinansowanie produkcji, które otrzymaliśmy. Także nie ma bardziej maksymalnej drogi w PiS-fie. Szczęśliwie partnera znaleźliśmy od razu na tym pitchingu w Cottbus, choć muszę powiedzieć, że nie było łatwo, bo w momencie, kiedy zaczyna się swój pitching od słów ten film dzieje się w czasie II wojny światowej, to widzi się, jak wszyscy na sali robią coś takiego mniej więcej. Ale na szczęście jakoś udało nam się ich przekonać, że faktycznie to nie jest taki sam kolejny, następny, z tym samym podejściem, kliszowy film o II wojnie światowej. I muszę powiedzieć, że od tamtego momentu, kiedy udało nam się ich znaleźć, wykazali się fantastyczną lojalnością. Każdemu bym polecał takich koproducentów i w rezultacie faktycznie jest to prawdziwie film polsko-niemiecki. To nie jest tak, że oni tylko dali pieniądze, również oni dali bardzo duży wkład twórczy. Tutaj właśnie oprócz Maciek Strzembosz z polskiej strony, z niemieckiej strony cała grupa pod kierownictwem René Frochera i bardzo fantastyczna również pani redaktor zamawiająca z RBB, pani Kuki Cisze. Genialna maszyneria. Tak się wdzięczasz? Gdyby nie matka trawy byś żał, a nie ze mną na kolei jeździć. Ojciec to na kolei nie jeździł? Też pan coś zawdzięczał? Dio! Lepiej by było, żeby cię w końcu zabili jak jego. On jest w Anglii. A w Srangli chyba. Teraz po całym świecie przed Hitlerem musi spierdalać. Jeżeli w ogóle żyje. Ja mam pecha, bo faktycznie dostaliśmy nagrodę na festiwalu w Montrealu. A dlaczego mam pecha? Ponieważ sam napisałem ten scenariusz i właśnie dostałem za niego nagrodę. Ale pisanie scenariusza jest tak potwornie męczącą, strasznie długotrwałą charówą, że uznałem to za jakąś po prostu ironię. Ja chcę robić filmy, a ja nie chcę pisać scenariuszy. No, żartuję sobie oczywiście, bo to jest piękna rzecz, ale strasznie wymagająca wielkiego wysiłku. Oczywiście to cieszy, bardzo cieszy, bo jest to Montreal jest festiwalem klasy A i nagroda na takim festiwalu, nagroda za scenariusz jest czymś bardzo istotnym. No, cieszę się bardzo. Odbiór przez widzów w Kanadzie na szczęście upewnił nas w takim poczuciu, że cała ta historia ma wymiar uniwersalny. To nie jest film lokalny, który tylko Polacy, Niemcy zrozumieją. Na szczęście okazało się, że oni bardzo dobrze czytają między wierszami te wszystkie ogólnoludzkie dylematy, z którymi się stykają bohaterowie. Los, Anton. Na razie film będzie miał premierę w Niemczech w październiku i tam jedziemy na taki objazd. Też jest to dobra rzecz, ponieważ on został włączony do jakiegoś takiego kanonu filmów tegorocznych, które będą oglądali uczniowie w Niemczech. No i prawdopodobnie niestety dopiero na początku roku przyszłego będzie premiera w Polsce. Was? Das ist Swing. Jetzt muss man tanzen. Tanzen.